Witam wszystkich z tej strony Tola i witam was w wyzwaniach KAS. I dziś, jak widzicie, zrobimy sobie wyzwanie genetyczne, dlatego że już dawno nie robiłam tego wyzwania, a ja je bardzo lubię, także stwierdziłam, że właśnie dziś to wyzwanie zrobimy. I stwierdziłam też, że z genów naszej mamuśki i tatuśki, których zaraz wylosuję, stworzymy sobie właśnie nastolatka. Bo faceta też dawno nie robiłam, a często prosicie właśnie, bym jakiegoś faceta w końcu zrobiła, więc dziś zrobię. I słuchajcie, ja nadal jestem chora, jak pewnie słyszycie, chrypię. Generalnie no czuję się już dużo lepiej, ale ta chrypa jeszcze mi została. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie i jakoś przeżyjecie. Na szczęście w tego typu filmach nie gadam jakoś mega dużo, bo tylko na początku i na końcu, więc no mam nadzieję, że jakoś to zniesiecie. Tak. Także słuchajcie, wybiorę sobie może trójeczkę do losowania, żeby zbyt dużo nie klikać. I ja klikam tutaj na kostce, tak, bo często przy tym wyzwaniu piszecie mi, że powinnam klikać każdą część ciała osobno. Ja tak robiłam na początku, ale to naprawdę nie ma sensu, dlatego że gdy losujemy tutaj kostką, to generuje nam się wszystko losowo. Każda część ciała, włosy, ubrania, więc naprawdę nie ma sensu klikać poszczególnych części ciała, bo tutaj na kostce wyjdzie to samo. Także tak to wygląda. I słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz. Czy u ciebie to widać? Widać. Mam te, wiecie, posklejane rzęsy, a to dlatego, że niestety po aktualizacji ostatni ten mod nie działa. Powiem wam, że weszłam i zamiast twarzy Sima była taka dziura. Normalnie miał taka wkręśnięta, przezroczysta dziura. Ja mówię, co się dzieje w ogóle? I tak myślę, kurczę, może to być ten mod, nie? Bo to coś tu z tą twarzą. I wywaliłam tego moda i teraz wszystko działa, więc gdybyście mieli ten problem, to jest właśnie od tego moda, który likwiduje te posklejane rzęsy. No trzeba poczekać, aż twórca zaktualizuje. Jak ja to nagrywam, niestety jeszcze nie ma nowszej wersji, więc po prostu wywaliłam tego moda. Także tak, gdyby ktoś miał ten problem, to o to właśnie chodzi, musicie wywalić moda na rzęsy. Ale ja już losuję oczywiście trójeczkę, tak jak mówiłam, także uwaga, 1, 2 i 3. No powiem wam, że nie jest źle. Całkiem fajna simka. Nie ma co narzekać. Czekajcie, bo muszę jakieś imię. Uwaga, 1, 2 i 3. Mirosława. 1, 2 i 3. Rodzic. No dobrze. To będziesz miała rodzinę, moja droga. Będziesz wesoła. Schludna. Jaka piękna poza, zobaczcie. A kurde, chciałam im obrócić. No nieważne. I będziesz. Co by tutaj ci dać, moja droga? To w sumie no, nie ma znaczenia tak naprawdę, ale dobrze, będziesz ambitna. Mirka. To moja droga, pora na twojego męża. Dokładnie. I też oczywiście trójeczka. 1, 2 i 3. No, też nie wygląda źle, słuchajcie. Pozbyć się tej brody i zmienić włosy? Myślę, że byłoby ok. 1, 2 i 3. Wiesław! Proszę bardzo. A nazwisko? Rodzic. Aha, tak, prawda, rodzic. No, Mirka i Wiesiu. Damy ci... Boże, jak ja chrypię, przepraszam. Muszę to szybko zrobić, żebyście się nie męczyli przy mnie. Jedzenie, o. Kuchasz? Też będziesz wesoły, będziesz aktywny i będziesz, co będziesz? Wrażliwy. Dobra. No i pora, oczywiście. Nie, bo jeszcze oczywiście muszę tutaj zrobić z was męża i żonę, tak. Ma taką męską sylwetkę, nie? No ale. Z genów stworzymy waszego syna. Syna. Nastolatka. I dodamy jeszcze tatę. O! No i tutaj oczywiście też trójeczka, także uwaga. 1, 2 i 3. Pokażcie. No, powiem wam, że nie wygląda najgorzej.
Całkiem. Nie ma tragedii tak naprawdę. A czekajcie, bo imię. Kuba. No i świetnie, Kuba. Kuba, tobie może... nie, może nie. A może będziesz romantykiem? Co ty na to? Nie masz wyboru. I będziesz dobry. O, proszę bardzo, tak wygląda Kuba. Pomimo, że całkiem fajny. Tak, jeszcze tu przeklikam, bo czasami się... O, właśnie, jak na przykład ta bluzka, śmieszne ubrania losują. Okej. No dobra. Nie jest najgorzej. Także no co, tylko tak się zastanawiam, kurde, z włosami, bo te czerwone, wiecie, co średnio. Żeby miał, bo wiecie, mama też jeszcze mogła zafarbować, może mu zrobimy blond po tacie, chociaż ten blond, no nie wiem. Zastanowię się nad tym. Także co, teraz już oczywiście na przyspieszeniu go pozmieniam i zaraz do was wrócę. So you think you were right? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do will knock you down. You know there's emotion between us. Don't go cry about it. Don't go cry about it. You want me to take you in my trust. We'll be right back.
No i skończyłam, słuchajcie, tak wygląda. Wahałam się, jeśli chodzi o włosy, bo jednak stwierdziłam, że zostawię mu czerwone, że chcę mu zostawić czerwone. Niestety większość z tych włosów, wiecie, takich typowo z modów, nie ma takiego koloru, więc wybrałam te, by miał włosy po mamie, bo w sumie takie się wylosowały, więc stwierdziłam, że takie powinien mieć. Myślę, że wygląda całkiem okej. I tak wygląda właśnie w stroju codziennym, ma taką koszulę, w ogóle bardzo fajne są, bardzo mi się podobają. Jeszcze są bez tego tutaj, wiecie, wpuszczonego w spodnie, całkiem spoko. Oficjalny marynarka, jasne spodnie, tak się zdecydowałam na jasne spodnie, ale myślę, że fajnie wygląda. Sportowy, w ogóle bardzo fajna bluza, tak czerwono-czarno i też pasuje mu do włosów, myślę, że fajnie. Do snu jakieś tam ma właśnie gatki i koszulkę. Na imprezę ma koszulkę taką z zarzuconym jakby swetrem. Troszeczkę takie, wiecie,
No nie jest już może taki grzeczny, ale myślę, że wygląda fajnie. To jest umięśnione jakoś i w ogóle te boki, co to, to jest w ogóle? No i na basen dałam mu, słuchajcie, takie krótkie, zazwyczaj daję zawsze te długie, a postanowiłam, że tym razem dam mu krótkie, bo są też całkiem fajne. Ale takie dziwne boczki. Tu ma takie dziwne, ja nie wiem co to jest, zobaczcie. Przecież co to jest? Czemu to tak jest? Nie wiem. No ale tak jest, dajcie znać, czy też tak macie. I słuchajcie, w ogóle, nie ma znowu moich ulubionych oczu. Tych, wiecie, one są ja je zawsze dobieram, co mają te PS20 i nie mam, nawet jak odklikam, wiecie, czy dla kobiety, czy dla mężczyzny. Nie wiem, co się z tym stało, więc dałam po prostu jakieś inne. Ale no nieważne, tak kochani wygląda nasz Kuba. Mam nadzieję, że wam się podoba, linki oczywiście będą opisie do modów, no i dajcie znać, jakie wyzwanie chcielibyście jeszcze zobaczyć. Także jeszcze raz przepraszam was za mój głos, mam nadzieję, że wyzdrowię jak najszybciej. Także żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!